Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych par w polskim show-biznesie. Ostatnio fani tej pary mieli powody do zmartwień, gdy okazało się, że małżeństwo trafiło do szpitala. Na szczęście Joanna Koroniewska szybko uspokoiła fanów, dzieląc się szczegółami na swoich profilach społecznościowych. Para znana jest z intensywnego wykorzystania mediów społecznościowych, gdzie regularnie publikują wspólne filmiki, które cieszą się dużą popularnością dzięki ich wyjątkowemu poczuciu humoru. Joanna poszła jednak o krok dalej, włączając do swoich nagrań także teściową, Katarzynę Dowbor, która zaskakująco dobrze odnajduje się w krótkich formach wideo. Na ich profilach często pojawiają się scenki humorystyczne. Nawiązujące do stereotypów wrednej teściowej i leniwej synowej, które są źródłem wielu uśmiechów. Mimo to, internauci od jakiegoś czasu spekulują, jaka jest prawdziwa natura relacji między Katarzyną Dowbor a Joanną Koroniewską. Zastanawiają się, czy ich serdeczne stosunki to efekt prawdziwej sympatii, czy może raczej dobrze wyreżyserowanej gry wizerunkowej, mającej na celu zatrzymać uwagę publiczności. Ta zagadka pozostaje nieodkryta, a rodzina Dowborów wciąż intryguje i fascynuje swoich obserwatorów. Ostatnie posty Katarzyny Dowboru rzuciły nowe światło na to, jak wyglądają kulisy rodzinnego życia celebrytów. W rozmowie z Super Ekspresem prezenterka przyznała, że filmiki publikowane na mediach społecznościowych przez nią oraz jej syna i synową są częściowo inscenizowane. To są pomysły Maćka, który ma niezwykły talent do tworzenia treści na Facebooku i Instagramie. Te filmiki, które tworzy z ACI, są zabawne, choć oczywiście nasza rzeczywistość wygląda trochę inaczej, ale co się nie robi dla dobrego filmu, powiedziała z rozbawieniem Katarzyna Dowbor. Tymczasem Joanna Koroniewska podzieliła się na swoim Instagramie niepokojącym na pierwszy rzut oka wideo, na którym widać ją i Macieja leżących w szpitalnych łóżkach szybko jednak rozwiała wszelkie wątpliwości swoich obserwatorów, wyjaśniając sytuację w typowym dla siebie humorystycznym stylu. Co jeszcze powinniśmy zbadać przed pięćdziesiątką, razem i osobno? Bo ta magiczna bariera zbliża się coraz bardziej. A tak na poważnie, żarty żartami, ale regularne badania profilaktyczne, adekwatne do wieku, mogą wam uratować życie. Sam sport i zdrowy tryb życia nie wystarczą. Napisała Koroniewska. Okazało się, że wizyta w szpitalu była planowanym pakietem badań kontrolnych, przez które przeszli razem, podkreślając znaczenie profilaktyki zdrowotnej. Fani pary szybko zareagowali, wyrażając swoje wsparcie i podziw za to, że Joanna i Maciej wykorzystują swoją popularność do promowania ważnych inicjatyw zdrowotnych i zachęcają do dbania o własne zdrowie.